Właśnie w codziennym przeglądzie wiadomości dziś rozpoczniemy od tego, że USA sonduje Polskę, a konkretniej mówiąc Prawo i Sprawiedliwość w sprawie demontażu Unii Europejskiej. Następnie przeniesiemy się prosto do Jersey City, czyli dokładnie tam, gdzie jest Stephen Fulop, ten, który jest definitywnie przeciwko naszemu krajowi, by dowiedzieć się o fałszowaniu podpisów. Po tym wyruszymy od razu do Hiszpanii, czyli już na nasz kontynent, by sprawdzić ich nowe problemy z falą imigrantów. A skoro będziemy już w Europie, to nie sposób zahaczyć o Polskę. Wrócimy do naszego kraju i zobaczymy, że Karczewski musiał przeprosić za swoje słowa dotyczące protestujących, by następnie zobaczyć, że odbyło się już pierwsze posiedzenie komisji do spraw VAT, o czym mówiliśmy już wczoraj. Następnie odejdziemy już całkowicie od polityki, by zobaczyć, że zmarł bardzo znany polski perkusista, a już na sam koniec sprawdzimy, jak Facebook ocenzurował Rubensa. I zgodnie z wczorajszą zapowiedzią w każdym z materiałów postaram się teraz odpowiadać na kilka z Waszych pytań lub po prostu komentarzy. Także zaczynamy. Konrad Lewandowski napisał: nie manipuluj swoimi wypowiedziami, wolę utrzymywać zwyrodnialca w pierdlu, niż mijać go na ulicy. Komentarz Konrada dotyczy tej mojej wczorajszej wypowiedzi. I co myślicie o zmianach wprowadzonych przez Zbigniewa Ziobrę? Czy to dobry pomysł, czy może wręcz przeciwnie? Po dłużej będziemy musieli utrzymywać tych wszystkich zwyroli w więzieniach za pieniądze z naszych podatków. Kwestia polskiego więziennictwa była najszerzej komentowana przez Was we wczorajszym materiale i bardzo dobrze, bo jest to ważny temat i warto się nad nim nieco zastanowić. Mianowicie chodzi o to, że Zbigniew Ziobro wprowadza bardzo poważne zmiany do kodeksu karnego i tak jak do tej pory, jeżeli popełniłeś szereg przestępstw, dostawałeś karę tylko za to największe wykroczenie, a teraz będzie zgoła inaczej, ponieważ każda kara będzie niezależna od siebie. Jeśli popełniłeś powiedzmy 4 przestępstwa, za które kara grozi do 15 lat pozbawienia wolności, to możesz dostać aż 60 lat więzienia, a dodatkowo o szybsze zwolnienie będziesz mógł się starać dopiero po odbyciu połowy wyroku, czyli dopiero po 30 latach. I tutaj zadałem bardzo ważne pytanie, czyli czy ten system więziennictwa jest w ogóle słuszny? No bo zauważcie, że za to wszystko płacimy my. Jeden więzień to około 3000 zł. Oczywiście w przybliżeniu trzeba utrzymać więzienie, strażnika, wyżywienie, wszystkie opłaty związane z utrzymaniem właśnie tego więźnia, a zauważcie, że jeśli wy stracicie pracę, to nie będziecie mieli tak lekko. Nikt wam nie przyjdzie bezpośrednio z pomocą i nie da wam jedzenia. Umrzecie z głodu, jeżeli sami się nie postaracie o pieniądze, a więźniowie nie muszą nawet pracować. I tutaj warto się zastanowić, czy po prostu system więziennictwa jest sprawiedliwy, bo być może lepiej by było, gdyby więźniowie musieli pracować na swoje życie. Internet Turbo napisał: szkoda, że bandziory nie są pokazywani publicznie, mają zasłaniane twarze, a powinni w mieście, w którym mieszkają, chodzić po domach i się przedstawiać, że jest bandziorem. Tak samo po sklepach, ta kara nie jednego by nauczyła. Takich komentarzy również pojawiało się wiele, a znajdowały się też takie twierdzące, że kara śmierci to jedyne rozwiązanie. I tutaj tylko przypomnę sprawę Tomasza Komendy, który przesiedział 18 lat za niewinność, a był skazany za takie przestępstwo, że tam kara śmierci byłaby właśnie rozwiązaniem. Jest to jedynie kropla w morzu wszystkich spraw, a była jedynie tą nagłośnioną. Zastanówcie się nad tym, myśląc o reformie polskiego więziennictwa. Czemu nie wspominasz o naszych strażakach w Szwecji i o pożarach tam panujących? I w Grecji też 2 Polaków zginęło. W odpowiedzi na Twój komentarz nagraliśmy film na nasz drugi kanał Bądź na bieżąco ekstra, gdzie w 90 sekund omówiliśmy najważniejsze kwestie tej sprawy. Koniecznie kliknij link tutaj, aby się z nim zapoznać. Zachęcam Was również do subskrypcji tego kanału, bo tam pojawia się znacznie więcej krótkich materiałów. Lubię Placki napisał: o, ja mam ważne pytanie. Zróbcie materiał, ile kasy państwo wydaje na kościół i przekręty z nim związane. Nie tak dawno temu nagrałem materiał, może nie konkretnie o tym, ile państwo wydaje na kościół, ale o przekrętach Tadeusza Rydzyka w naszej serii Lista Grzechów. Tutaj też odsyłam cię do tego linku, jeżeli chcesz zapoznać się szerzej z tym tematem. To jak wreszcie nazywa się prowadzący? Myślałem, że Maciej Podstawka, a pod koniec materiału wyświetla się Filip Kupczyński. To był oczywiście zwykły błąd montażowy, a wynika z tego, że Filip nieco wcześniej nagrał 3 materiały z serii 90 sekund na kanał Bądź na bieżąco, gdzie on był lektorem. Ja oczywiście nazywam się Maciek, a Filip będzie również lektorem do dzisiejszych slajdów. Poznajcie Filipa.
uznawany za jednego z architektów sukcesu wyborczego Donalda Trumpa i zarazem były doradca prezydenta USA, Stephen Bannon, sondował Prawo i Sprawiedliwość pod kątem współpracy z europejskim ruchem antyestablishmentowym. Budowana przez niego platforma The Movement póki co jest jedynie czymś pomiędzy think tankiem a ośrodkiem badania opinii publicznej. Jej ambicje sięgają jednak znacznie dalej. Docelowo chodzi o zjednoczenie ugrupowań takich jak węgierski Fidesz, Alternatywa dla Niemiec, francuskie Zjednoczenie Narodowe czy włoska Liga i zmianę układu sił w Parlamencie Europejskim po wyborach w 2019 roku. PiS pomysł przyłączenia się do Bannona odrzuca. To nie jest oferta dla nas, ze wspieranym przez Rosję Zjednoczeniem Narodowym nam nie po drodze. Alternatywę dla Niemiec sami wyrzuciliśmy z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Nie jesteśmy antysystemowi, jesteśmy za członkostwem w Unii Europejskiej, choć dążymy do tego, by działała lepiej. To oferta dla tych, którzy chcą rozbić Unię, komentuje ofertę Bannona w rozmowie z DGP europoseł PiS Karol Karski. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma inną taktykę. Należy do frakcji, która po wyborach w maju przyszłego roku może być trzecią siłą. Media spekulowały też o ewentualnym powrocie PiS do mainstreamu, czyli do Europejskiej Partii Ludowej, ale doniesienia w tej sprawie zdementował jeden z liderów EPL, Joseph Daul. Strategia Bannona, jak definiuje ją sam autor, przewiduje doprowadzenie do ruchów tektonicznych w Parlamencie Europejskim, a w konsekwencji do jego rozwiązania jako najsłabszego ogniwa w systemie unijnych instytucji. W kolejnym kroku miałoby dojść do likwidacji Komisji Europejskiej. Argumentem przeciw Bannonowi w PiS może być nie tylko jego antyunijna agenda. Amerykanin odszedł z ekipy Trumpa w atmosferze skandalu i skłócony z prezydentem. Tymczasem dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego relacje z Białym Domem są priorytetem. Paradoksem pozostaje fakt, że co do zasady poglądy Trumpa i Bannona na Unię Europejską są zbieżne. Na początku lipca nowy ambasador USA w Berlinie, Richard Grenell, zadeklarował na łamach portalu Breitbart, że pragnie wzmocnić ruchy antysystemowe w Europie. Niemiecki MSZ poprosił wówczas Breitbart o potwierdzenie autentyczności tych słów, by zapytać dyplomatę, co miał dokładnie na myśli. Chcę wzmocnić innych konserwatystów w Europie, deklarował ambasador. Dodawał, że fascynuje się kanclerzem Austrii. Spójrzcie, Sebastian Kurz jest gwiazdą rocka. Jestem jego wielkim fanem, komentował. Jego słowa zostały zinterpretowane jako próba ingerowania w wewnętrzne sprawy państw europejskich. Sądzicie, że PiS dobrze robi nie chcąc mieszać się w gry Bannona? A może ktoś mocno antysystemowy byłby nam dobrym sojusznikiem? Dajcie znać w komentarzach, a my w tym czasie sprawdzimy, co Polonii zarzucają władze Jersey City. Nie pomógł Dennis Rodman ani Bill Clinton. Polonia w USA przegrywa w sprawie pomnika ofiar Katynia. Wniosek o referendum w jego sprawie został odrzucony. Pojawiają się przy tym doniesienia o poważnym przestępstwie. Pomnik ofiar Katynia w New Jersey od kilku miesięcy rozpala emocje w Polsce i za oceanem. Monument stał w eksponowanym miejscu, ale z powodu budowy parku miał zostać przesunięty lub w ogóle zlikwidowany. Polonia amerykańska stanowczo się temu sprzeciwiła przy wsparciu polityków z Polski, w tym Andrzeja Dudy. Ostatecznie pomnik ma być przesunięty o 60 metrów. Nie wszystkim spodobała się ta decyzja. Przygotowano wniosek o przeprowadzenie referendum. Chciano zapytać mieszkańców New Jersey, czy chcą powrotu pomnika na swoje miejsce po zakończeniu prac budowlanych. Wszystko wskazuje jednak na to, że takiego referendum nie będzie. We wniosku wykryto bowiem szereg fałszywych nazwisk. Większość osób, które rzekomo podpisały petycję w sprawie pomnika, nie ma w ogóle na liście wyborców New Jersey. Co więcej, list poparcia miał podpisać były prezydent Bill Clinton i znany koszykarz Dennis Rodman. Ten sam, który jeździł do Korei Północnej spotkać się z Kim Jong-unem. Z przywódcą Korei się spotkał, ale listu poparcia nie podpisał. Łącznie zatwierdzono 3833 podpisy pod wnioskiem. Wymagana liczba wynosiła 6715. Polski prawnik Sławomir Plata, który stał za wnioskiem o referendum, deklarował, iż uzyskał on poparcie około 10 tysięcy osób. Teraz zapowiada, że w ciągu 10 dni dozbiera brakujące 3000 podpisów i ponownie złoży wniosek. Wygląda na to, że do sfałszowania podpisów naprawdę mogło dojść, skoro osoba odpowiedzialna za ich zbieranie jedynie potulnie stwierdziła, że dozbiera potrzebną ilość. Dość już jednak o tym. Sprawdźmy, z jakim problemem muszą się mierzyć w ostatnich miesiącach Hiszpanie. Od piątku do wybrzeży kontynentalnej Hiszpanii dotarła Morzem Śródziemnym rekordowa liczba nielegalnych migrantów. 1226 osób. Wśród nich przeważali obywatele Maroka i Algierii oraz państw Afryki Subsaharyjskiej. Jak poinformowały w komunikacie władze hiszpańskiego oddziału Czerwonego Krzyża, w ciągu minionego weekendu do południowej Hiszpanii dotarło łącznie z wybrzeży Afryki 1226 migrantów. Pokonali oni Morze Śródziemne na 66 jednostkach pływających, z których niektóre były w bardzo złym stanie. Rekordowym dniem był piątek, podczas którego u południowych brzegów Hiszpanii Straż Graniczna wyłowiła 450 migrantów. Wśród nich były kobiety, w tym jedna ciężarna, którą przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Almerii. Większość migrantów została przewieziona do Malagi, Almerii, Jerez i Kadyksu. W niedzielę wieczorem władze Kadyksu udostępniły afrykańskim przybyszom jedną z należących do miasta hal sportowy. Przekazanie kolejnego obiektu sportowego na potrzeby migrantów planuje też w najbliższych dniach ratusz Jerez. Komentatorzy wskazują, że rekordowa liczba migrantów, która od piątku przypłynęła do Hiszpanii, potwierdza obserwacje ekspertów wskazujących, że kraj ten staje się głównym kierunkiem przyprawy morskiej Afrykańczyków do Europy. Dotychczas pod tym względem przewodziły Włochy. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji szacuje, że między 1 stycznia a 15 lipca bieżącego roku na teren Hiszpanii dostało się przez Morze Śródziemne ponad 18 tysięcy migrantów z Afryki. Przypływali oni z wybrzeży Maroka i Algierii. Ze statystyk organizacji wynika, że Włochy
Włochy przestały być głównym krajem, do którego przez Morze Śródziemne przepływają w tym roku nielegalni migranci opuszczający afrykańskie wybrzeże. W okresie 1 stycznia 15 lipiec do Italii przybyło tą drogą z Libii 17 tysięcy osób. Zmianę szlaku potwierdzają też dane z pierwszej połowy lipca, kiedy to do Hiszpanii przypłynęło z Afryki Północnej 2940 nielegalnych migrantów, podczas gdy w tym samym okresie do Włoch 1250 osób. Jak szacuje organizacja, do Hiszpanii przybyło w tym roku wodą 35% wszystkich nielegalnych migrantów próbujących dostać się na terytorium państw Unii Europejskiej przez Morze Śródziemne. Przed rokiem odsetek ten wynosił zaledwie 11%. W czerwcu, krótko po objęciu władzy przez rząd Pedro Sancheza, szef MSW Fernando Grande Marlaska poinformował, że solidarność wobec uchodźców będzie jednym z priorytetów socjalistycznego gabinetu w Madrycie. Zaproponował on m.in. władzom Unii Europejskiej przywrócenie obowiązkowych kwot rozdziału uchodźców w krajach członkowskich. Włosi stwierdzili, że mają dość, więc imigranci znaleźli sobie nowe państwo zdatne do lądowania. Dziwnym jest jedynie, że Hiszpania tak potulnie się na to zgadza. Nie nasza to jednak sprawa, więc rozpoczynajmy krajowy przegląd wiadomości. Wszyscy, którzy niesłusznie poczuli się dotknięci, przepraszam, powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Polityk podczas sobotniego spotkania z wyborcami stwierdził, że barierki zostały rozmieszczone przed parlamentem, aby świry się tam nie dostawały i nie szkodziły. Karczewski powiedział dziś, że w skrócie myślowym użył zbyt pochopnego określenia. Sam uległem tym emocjom i dałem się ponieść, przekazał. Jednocześnie tłumaczył, że w sobotnim spotkaniu wzięła udział duża grupa osób, która dość skutecznie przeszkadzała. Jego zdaniem protestujący przed Sejmem chcą wbrew logice dostać się na teren parlamentu, przekraczając bariery dosłownie i w przenośni. Marszałek Senatu w trakcie konferencji pokazał też dziennikarzom przedwojenne zdjęcie kompleksu sejmowego, który w przeszłości był ogrodzony. Ja sam nie jestem zwolennikiem ogradzania Sejmu i Senatu, ale jestem zwolennikiem tego, aby w Polsce przestrzegać prawo, aby nikt nie łamał, nie ograniczał naszej wolności, aby nikt nas do tego nie prowokował, przyznał. Sytuacja polityczna jest napięta i politycy wszystkich opcji politycznych powinni zabiegać o uspokojenie emocji. Nie powinno dochodzić do eskalacji, zbędnej agresji, wandalizmu, narażenia zdrowia i życia policjantów oraz demonstrantów, powiedział Stanisław Karczewski. W Polsce każdy może swobodnie demonstrować, wyrażać swoje poglądy i opinie, ale nie może dochodzić do agresji. Nie może być tak, żebyśmy narażali inne osoby na niebezpieczeństwo, dodał. Marszałek Senatu poinformował, że debata nad wnioskiem prezydenta w sprawie referendum dotyczącego konstytucji będzie dziś pierwszym punktem posiedzenia Senatu. Po jej zakończeniu zostanie ogłoszona przerwa, a następnie odbędzie się głosowanie. Przekazał również, że klub PiS nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Senatorowie partii wstrzymali się od głosu na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. Czy oby na pewno Karczewski pomylił się ze swym określeniem? W końcu różne dziwne historie pojawiają się w trakcie tych demonstracji. Pobity niemalże na śmierć chłopak, który daje wywiad godzinę później i wraca na protest. Bity w krzakach aktywista, na którym śladów bicia nie widać. Ale zostawmy to już i sprawdźmy, jak skończyło się pierwsze posiedzenie Komisji do Spraw VAT-u. We wtorek w Sejmie rozpoczęło się pierwsze merytoryczne posiedzenie Komisji Śledczej do Spraw Zbadania Nieprawidłowości w VAT. Ma być poświęcone wystąpieniu Komisji o dokumenty. Już pierwsze posiedzenie dało nam przedsmak tego, z czym będziemy mieli do czynienia w trakcie następnych posiedzeń. Posłowie z Platformy i Nowoczesnej udawali dziś, że nie znają definicji luki VAT-owskiej i domagali się jej ustanowienia. Atmosferę uspokoił przewodniczący Komisji Marcin Horała oraz Marek Jakubiak z Kukiz 15, którzy spokojnie przyjęli prowokacyjne wystąpienie posłów opozycji. Co ciekawe, opozycyjnym posłom najbardziej zależało na tym, by pracę komisji rozszerzyć na lata 2016-2018. Sejmowa Komisja Śledcza do Spraw Zbadania Nieprawidłowości w VAT przyjęła na pierwszym swoim posiedzeniu we wtorek wnioski dowodowe zgłoszone przez jej członków. Chodzi o dokumenty, o jakie komisja wystąpi. Występując jako pierwszy, poseł Zbigniew Konwiński z PO wniósł o wystąpienie w sprawie dokumentów związanych z działającymi w latach 2008-2014 zespołami zadaniowymi działającymi w Ministerstwie Finansów, Izbach Skarbowych, Urzędach Kontroli Skarbowej itp., a dotyczących kwestii wyłudzeń podatkowych. Zaproponował też wystąpienie o m.in. wytyczne dla organów skarbowych w kwestii zwrotów VAT. Dokumenty z działalności grupy zadaniowej do spraw walki z nieprawidłowościami w obrocie stalą zbrojeniową, sprawozdania szeregu UKS zajmujących się specyficznymi obszarami wyłudzeń, informacje o kontrolach skarbowych i wynikach tych kontroli. Konwiński wniósł także o szereg innych dokumentów dotyczących różnych programów walki z wyłudzeniami, porozumień pomiędzy instytucjami, a także komunikaty i listy ostrzegawcze zamieszczane przez MF i MG. Opracowania eksperckie dotyczące luki VAT, sprawozdania NIK z wykonania budżetu państwa od 2008 i 2015 roku. Wiceprzewodniczący Komisji Kazimierz Smoliński z PiS wniósł z kolei o protokoły kontroli NIK dotyczące ściągalności podatków, informacji o procesach legislacyjnych ustaw i innych aktów prawnych związanych z VAT i akcyzą. Smoliński zaproponował też wystąpienie do ministra koordynatora służb specjalnych o wszelkie materiały dotyczące wyłudzeń podatkowych w jego posiadaniu. Chodzi o to, żeby jak najszybciej do różnych instytucji wystąpić o przekazanie dokumentów związanych ze sprawą, gdyż wiadomo, że takie przekazywanie trwa, tłumaczył przewodniczący komisji Marcin Horała z PiS. Wskazał m.in. na materiały będące w posiadaniu Ministerstwa Finansów, a także Najwyższej Izby Kontroli i organów ścigania, które prowadzą sprawy związane z wyłudzeniem podatku od towarów i usług. To jest decyzja komisji, zresztą posłowie też mogą mieć inne wnioski i propozycje, które będziemy rozstrzygać podczas posiedzenia komisji, dodał Horała. Zobaczymy, jak komisja sobie
sobie poradzi, a tymczasem zostawmy politykę. Choć jeszcze na lżejsze tematy nie zejdziemy, jako że pomówimy o śmierci pewnego polskiego muzyka, który na własnej skórze przekonał się, że coś jednak jest w powiedzeniach dotyczących kierowców BMW. Prokuratura Warszawa-Praga Północ wszczęła śledztwo w związku z wypadkiem śmiertelnym, w którym zginął muzyk Grzegorz Grzyb, informuje Radio Z. Perkusista zmarł w poniedziałek po tym, jak jadąc na rowerze został potrącony przez samochód. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło wczoraj na Modlińskiej w Warszawie. Okazało się, że w jego wyniku zginął znany perkusista jazzowy Grzegorz Grzyb. Muzyk współpracował m.in. z Edytą Górniak, Leszkiem Możdżerem, Zbigniewem Hołdysem, Tymonem Tymańskim czy Muńkiem Staszczykiem. Z ustaleń policji wynika, że do zdarzenia samochodu osobowego marki BMW kierowanego przez 28-letniego mężczyznę z rowerem, którym poruszał się 47-letni perkusista. Reanimacja nie przyniosła skutku i muzyk zmarł w szpitalu. Policjanci nadzorowani przez prokuratora przeprowadzili wczoraj oględziny miejsca zdarzenia. Ustalili świadków oraz zabezpieczyli ślady. Pojazdy zostały przewiezione na parking strzeżony, gdzie będą poddane szczegółowym oględzinom. Chyba nie ma co się nad tematem rozwodzić. Zdarzył się wypadek i skończył się tragicznie. W związku z tym przejdźmy do ciekawostki dnia, która jest zarówno śmieszna, jak i straszliwa. Facebook szczególnie dba o blokowanie niepożądanych treści na swoich stronach. Chodzi m.in. o pornografię. Jest to słuszne działanie, jednak administracja strony nie wzięła pod uwagę malarstwa. Skutek jest jeden. Żartobliwa odpowiedź władz muzeum na absurdy systemu. O co chodzi? Cenzura Facebooka dopadła obrazy 16-wiecznego malarza, Paula Rubensa. Flamandzka Izba Turystyki jakiś czas temu próbowała opublikować zdjęcie jego malarstwa. Niestety, administracja strony usuwa je z powodu zbytniego epatowania na gościa. Osoby prowadzące profil izby postanowiły napisać list otwarty do właściciela Facebooka, zwracając w nim uwagę na to, że tego typu błędy w weryfikacji i kategoryzacji treści utrudniają ich pracę. Zauważyliśmy, że Facebook konsekwentnie odrzuca dzieła sztuki naszego ukochanego Petera Paula Rubensa. Chociaż skrycie śmiejemy się z tego, to ta cenzura kulturowa utrudnia nam życie. Zapewniamy, gdyby Rubens miałby możliwość założenia konta na Facebooku w swoich czasach, miałby nadzwyczajną liczbę osób śledzących jego fanpage, czytamy. Ten fakt postanowili żartobliwie wykorzystać pracownicy belgijskich muzeów i nagrali filmik naśmiewający się z facebookowej cenzury. Widzimy na nim, jak osoby podziwiające obrazy w muzeum są zaczepiane przez facebookowych inspektorów, którzy cenzurują oglądane treści tym, którzy mają konto na portalu, odsuwając ich, zasłaniając im oczy czy zakrywając ciałem obrazy. I zanim zakończymy dzisiejszy przegląd wiadomości, dajcie koniecznie znać, czy podobają wam się takie odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na wasze komentarze na początku materiału. Jeżeli tak, to piszcie po prostu ciekawe komentarze, a macie szansę pojawić się w odcinku. Piszcie również propozycje tematów na odcinki, a mogą się one pojawić w głównym wydaniu wiadomości lub na kanale Bądź na Bieżąco Ekstra, w którym wypuszczamy 90-sekundowe newsy i zachęcam was wszystkich do jego subskrypcji. Jeżeli wykorzystamy właśnie wasz temat, pojawicie się w odcinku. Piszcie także, co sądzicie o przedstawionych dzisiaj tematach. Zostawcie także łapkę w górę, jeśli film wam się podobał i zasubskrybujcie ten kanał, aby dołączyć do społeczności najszybciej rozwijającego się kanału informacyjnego w Polsce. Ja się tymczasem żegnam i do zobaczenia jak zawsze jutro. Cześć!